wiecie, jak się poświęcam. Wyszłam na słońce, a jest tutaj spar, ale o tym za chwilę, bo zacznijmy od początku. Witamy Was w raju dla surferów, czyli takich osób jak nie my. Puerto Escondido. Plaża jest bardzo długa, fale piękne, a w sumie przerażające wręcz. Jak się przyjrzycie, to czasami one się, może tam będzie widać, one się załamują na sobie i przez to powstaje taka ogromna fala, kotłująca się wręcz. I będąc tam, no byłoby w sumie dość niebezpiecznie. Centrum miasta Puerto Escondido znajduje się właśnie o tam daleko. Mamy plan przejść plażą aż w tamto gdzieś miejsce, gdzie są bardziej przyjazne plaże do pływania. Dlaczego tak narzekam na temperaturę? Ponieważ jest tutaj aktualnie 34-36 stopni, ale odczuwalna jest jakiś milion. W szczególności w mieście, kiedy ten beton się nagrzeje, nie ma kawałka przestrzeni zielonej i jest to nie do zniesienia, po prostu pot się leje. W nocy temperatura spada aż do 24 stopni, więc też nie ma opcji, żeby się ochłodzić. Chyba że pod prysznicem. Pod prysznicem, ponieważ woda w oceanie wcale nie chłodzi, jest ciepła, to znaczy chłodzi przez 3, maksymalnie 5 minut, a później jest gorąco i tak. Dzień dobry, 4 dni później, czy nawet 5. Tak nas pochłonęła plaża, w sumie pochłonęło plażowanie, czyli w sumie siedzieliśmy większość czasu w wodzie, że stwierdziliśmy, dobra, jutro będziemy nagrywać, jutro. No, w końcu zaczęło lać. Pada. 2 godziny później pada nadal. 5 godzin później nadal pada. A z tego miejsca codziennie rano mieliśmy takie fajne, ładne widoki na ocean. Teraz w ogóle zupełnie nic nie widać. To już chyba 12 godzina jak leje. Bez przerwy. Zaczęło wczoraj w nocy. Może pod wieczór. No i leje dalej. No i dzisiaj mamy ostatni dzień, więc pomimo, że jest bardzo pochmurno, to nie są przepały nieba, to jest po prostu, to są chmury, dlatego jest tak biało, niezbyt ciekawie, ale nie pali słońce. Teraz idziemy na plażę, naszą ulubioną plażę, na której najczęściej się wylegiwaliśmy. I później będziemy wracać tą główną drogą, gdzie właśnie są remonty non-stop. Coś się dzieje w tym mieście. I oprócz tego, dlaczego idziemy inną drogą? A raczej, dlaczego chciałam o tym wspomnieć? Ponieważ Google Maps tutaj średnio działa. To znaczy, jak to Paweł mnie tutaj poprawił, przed chwilą głupieje. Pokazuje drogę naokoło, więc trzeba pierw zajrzeć na mapę, sprawdzić punkt A, punkt B i samemu sobie określić poprawną drogę, ponieważ tutaj nam się aktualnie nic nie sprawdziło, a raczej nadrabialiśmy metry, jak nie nawet kilometry. Znaleźliśmy taką rzeźbę Legwana i nie wiem, co to jest za kamień. Może ktoś się zna. I nam zdradzi tajemnicę, ale wygląda kozacko. A obok standardowo, jak w Meksyku, kaktusy. Co do kaktusów, to jest to symbol Meksyku,
ale to nie jest tak, że znajdziecie napęczki je w każdym miejscu. W tym rejonie, co my jesteśmy ogólnie, czyli w Oaxaca, w prowincji Stanie, czy w Chiapas, też ich trochę było, ale powiedzmy na Jukatanie już tak dużo nie widzieliśmy ich i ogólnie podobno na północy jest ich najwięcej. Jakby ktoś chciał przed wejściem do wody się pomodlić, to proszę bardzo, jest ołtarzyk, można się pomodlić do jakichś świętych. I nasza plaża składa się z dwóch plaż, czyli jedna jest tutaj, a druga plaża jest tutaj i z niej najczęściej korzystaliśmy. Na tej plaży jest sporo łódek i pontonów, czy też bananów i wszelkich rozrywek. Stąd można wybrać się właśnie na morze i podziwiać na przykład żółwie, czy też wieloryby, jeżeli jest oczywiście sezon. Zastanawiałam się, czy wam to pokazywać, ale w sumie powinniśmy pokazywać świat takim, jaki jest. A jest tutaj dosyć brudno. Syfią tutaj niesamowicie. Masakra. Główna różnica między tą plażą a tą drugą, na której najczęściej plażujemy, to tutaj jest sporo dzieci ze względu na niskie fale. A w sumie tylko falowanie zwykłe i jest więcej restauracji. Podczas dłuższych naszych wyjazdów tęsknię za jednym tradycyjnym polskim daniem. I są to... Zaraz zobaczycie co! Ponieważ znaleźliśmy restaurację, która oferuje tutaj polskie dania. I zaraz będziemy wcinać. Casa de pierogi. Tradycyjne polskie jedzenie. I kujawskie szlaczki, które w sumie bardzo przypominają także tutaj tutejsze, te meksykańskie. To, co możecie sobie tutaj wybrać, to jest między innymi chłodnik, który zamówiliśmy. Bigos wegetariański. Zresztą no, widzicie, co tutaj jest, bo to jest po angielsku. Macie także menu po hiszpańsku, jakbyście woleli. No i pierogi, ruskie pierogi. I jeszcze co zamówiliśmy? Potato pancakes, czyli placki ziemniaczane. Macie spory tutaj też wybór polskiego alkoholu. Jakby ktoś stęsknił się o żywiec przykładowo. Jeszcze ogólnie europejskie piwa. No i chłodnik. Inny, delikatny jest. Ale smaczny. Jeżeli lubicie, no to z pewnością wam posmakuje. I wjechały ruskie pierogi. Plus ogromny jeden placek. Nie oszukując, jakieś półtorej godziny spędziliśmy u tych przemiłych, przesympatycznych osób. Pozdrawiamy was serdecznie, jeżeli oglądacie. Naprawdę wiele rzeczy się dowiedzieliśmy, ogólnie tutaj o mieście, jak i o samym Meksyku trochę, a także o ich życiu, które jest fascynujące wręcz. Ale o tym w sumie więcej mówił Cash. I on tam przeprowadził właśnie z nimi nawet wywiad, więc jeżeli bylibyście zainteresowani, to odsyłamy właśnie do niego na kanał.
i chyba tyle. Brzuchy pełne, zapłaciliśmy w sumie 420 peso. I pierogi... Tak, polecamy. I na koniec dnia plaża dla surferów. I zaraz Wam pokażę, dlaczego ja ją tak nazywam, że jest dla surferów. Na wzgórzu jest fajny hotel. Przepiękny widok stamtąd mają. Idzie fala i zobaczymy, ile osób będzie ją łapać. Są śmiałkowie i patrzcie, jak te dechy latają. Fajnie to wygląda, chociaż... O! Myślałam, że dopłynie do końca. I kolejna. Dobry, kolejnego dnia, ponieważ zorientowaliśmy się, że mamy jeszcze jeden ekstra dzień. I dobrze, bo nie nagraliśmy wszystkiego, ponieważ zaczęło padać standardowo. A chciałam Wam opowiedzieć o kilku absurdach meksykańskich. W sumie możemy powiedzieć ogólnie, które obowiązują dla całego Meksyku, nie tylko tutaj. Ale będąc ogólnie w tym kraju dłużej, bardzo mocno rzucają się one w oczy. Pierwszy z nich. Przykładowo, podczas wyborów, co zauważyliśmy, odbywały się one, data tutaj na dole, w 100% to była niedziela, w każdym razie od soboty do niedzieli nie można było sprzedawać alkoholu. Druga rzecz, muzyka na maksa na ulicach. Tutaj jest po prostu impreza non-stop, a najlepsze jest to, że każdy sklep może puścić swoją własną muzykę z takich, wiecie, ogromnych głośników. Impreza trwa. Trzecia rzecz, tego tutaj nie zauważycie, ale w tym sklepie ochroniarz ma taki karabin. No jak my pierwszy raz zobaczyliśmy, to wow, co się tu dzieje? Piąta rzecz to przejścia dla pieszych i tutaj mamy teraz zielone, ale kierowcy mają czerwone. Natomiast ten samochód mógł bez problemu przejechać, po czym my mamy jako piesi zielone, czerwone, a kierowcy mają zielone. No, kto to wymyślił, to ja nie wiem, ale geniusz. Następna rzecz, niespodziewane zakończenie chodnika. Albo dziury w chodniku. Ogólnie chodząc jezdnią jest zdecydowanie lepiej. Widać, że Puerto cały czas się rozbudowuje. Nie wiem, czy to jest w trakcie budowy, czy budowa została zatrzymana. W każdym razie jest kilka miejsc, gdzie trwa jakaś budowa. A to bardzo znany operator sieci komórkowych i OXXO, czyli nasza żabka. Jeżeli ktoś na Was tutaj trąbi, to na 90%... Ola! Oni są naprawdę mili, przemili są. A o czym ja chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś tam trąbi, to na 90% jest to jakiś taksówkarz, który jedzie i po prostu chce złapać sobie fuchę. Następna rzecz, wszędobylskie reduktory, czyli kopki, i one są naprawdę wszędzie, w miejscach,
które są w sumie niewytłumaczalne, dlaczego akurat tam są. I dzisiaj kończymy naszą przygodę w Puerto Escondido. W sumie nie nagraliśmy aż tyle materiału, co byśmy chcieli. Po prostu się nie wyrobiliśmy. Między innymi przez piękny, cudowny deszcz, który w sumie znów zaczyna kropić. Ale nas już to nie interesuje, ponieważ zmieniamy miejscówkę. A gdzie jedziemy? Do miasta, gdzie mogą nas zabić, obrabować. I ogólnie możemy 3 razy tego miasta w tym mieście nie przeżyć. Możecie sobie pomyśleć, gdzie jedziemy. A ruszamy z Terminal Turística Municipal. Jeżeli dobrze przeczytałam, oczywiście. Fajne są tutaj murale. A gdzie się wybieramy? Do Acapulco. Acapulco. Korzystamy z 5 minut na plaży, ponieważ więcej w Acapulco nie będziemy. Zaraz będziemy się transportować dalej. No ale plaży trzeba było zobaczyć.